Cześć, nazywam się Janusz Zawadzki, jestem dyrektorem Centrum Kultury w Łomiankach. Jesteśmy w trakcie obchodów jubileuszowych 50-lecia Centrum Kultury w Łomiankach. Przygotowaliśmy dla Was szereg atrakcji, a o tych atrakcjach opowie Wam moja współpracowniczka i producentka tego jubileuszu, Magdalena Kantowicz. Przed nami rzeczywiście trzy wspaniałe dni obchodów 50-lecia Centrum Kultury. Już dzisiaj, pierwszego dnia, odbędzie się gala jubileuszowa, na której Łomiankowska Orkiestra Kameralna pod batutą Błażeja Sroczyńskiego zagra ze wspaniałymi muzykami: Anią Rusowicz, zespołem Pektus, Łukaszem Zagrobelnym, Bartkiem Królikiem, Andrzejem Rybińskim. Wspaniała jest także różnorodność i jednocześnie spójność koncertu. Różnorodność polegająca na wykonawcach. Wystąpi m.in. Iwo Orłowski, znakomity tenor. Kierownikiem muzycznym tego koncertu jest Filip Siejka, który również wystąpi razem z wokalistami. Drugiego dnia możemy spodziewać się rytmów bossanowy, rytmów brazylijskich. Wystąpi Dorota Miśkiewicz ze swoim nowym projektem, zespołem brazylijskim w Toninho Horta, z Michelem Pipoquinha i z Bodekiem Jankę. To będzie wspaniały koncert, tym bardziej, że jest to artystka związana z Łomiankami. Również jak artyści, którzy wystąpią dzisiaj, ponieważ tym kluczem dobieraliśmy wszystkich, którzy mają wystąpić na naszych koncertach. Są to ludzie bardzo mocno związani z Łomiankami. W ogóle ogromny ukłon w stosunku pana dyrektora, że pozwala nam robić i realizować tak cudowne pomysły. Z pewnością działalność Centrum uwrażliwia artystycznie wszystkich naszych odbiorców, pobudza ich do aktywności w życiu kulturalnym naszej gminy oraz wpływa pozytywnie na integrację różnych grup wiekowych, bez względu na ich płeć, zainteresowania czy poglądy. Michał Dudek, główny specjalista do spraw organizacyjnych. Dokładnie 28 września 1973 roku powołany do życia został Gminny Dom Kultury. Tak działamy 50 lat, organizujemy dużo wydarzeń, wiele zajęć dla dzieci. Teraz od najbliższego poniedziałku, 18 września, startujemy z stałą ofertą zajęć. Jest to ponad 60 rodzajów zajęć, od tanecznych, przez plastyczne, przez kreatywne, zajęcia komputerowe, językowe, które skierowane są do każdej grupy odbiorców, od maluszków do osób w zasadzie bez ograniczeń wiekowych. Z okazji jubileuszu wydaliśmy taką oto publikację 50 lat Centrum Kultury w Łomiankach. Celem publikacji było zebranie najważniejszych momentów działalności naszej instytucji, naszego Centrum Kultury w Łomiankach. Udało ją się stworzyć dzięki wspomnieniom mieszkańców, dzięki wspomnieniom byłych pracowników oraz kronik, które zachowały, siedmiu tomów kronik, które się zachowały z tych 50 lat. Coraz ciężej jest dotrzeć do oryginalnych dokumentów, jest coraz mniej osób, które pamiętają tamte czasy, a dzięki tej publikacji w przyszłości młodzi ludzie będą mieli taką pigułeczkę najważniejszych momentów, właśnie najważniejszych momentów działalności. Centrum Kultury w Łomiankach zostaje uhonorowane zaszczytnym wyróżnieniem medalem pamiątkowym Promazowia. I pozwolę sobie na ręce pana dyrektora przekazać ten medal
wraz z pamiątkowym dyplomem i aktem nadania. Koncert dzisiejszy poprowadzi również dziennikarz muzyczny Radia SK, Jan Kes. Na pewno Państwo znacie go z ekranów, z radia. Panie Andrzeju, jak Pan to robi? Jak Pan to robi, że Pan tak dobrze wygląda? Co Pan robi? Czy Pan uprawia sporty? Wszystko! I powiedział Pan Andrzej, że wszystko robi, ale jest jedna rzecz, której nie robię. A jejku, co takiego, żeby tak dobrze wyglądać? Nie palę. A poza tym wszystko robię. Panie i Panowie, Andrzej Rybiński! Przeszedłem świat. Zastałem jaskinię pełną. Zastał księżą mogowane, zdarzyfikowane. No, stalaktyty, stalagnitów i nie wiadomo, co tu jeszcze było. Bo tak naprawdę ja tutaj dotarłem przed rozbudową. I tutaj z tego co pamiętam, ta sala, w której w ogóle teraz się znajdujemy, ona już była, tylko to bardziej przypominało. Nawet ciężko powiedzieć, co to przypominało tak naprawdę. No, była jakaś zasłona dziwna na scenie. Było jakieś okienko wycięte w ścianie. Tam podobno kiedyś, ja już tego nie zostałem, ale był jakiś projektor kinowy. Rzeczywiście tutaj jakieś były projekcje wcześniej. No było bardzo takie moje pierwsze wrażenie, bo było jak tu wszedłem. Dużo kurzu. Dziwny zapach, czuć było te lata, które minęły w tym miejscu. Scena była też drewniana w ogóle, takie chyba zbite w ogóle sztachety. Zresztą nie wiem, czy to nie zostało wykorzystane i nie zmodernizowane, już nie pamiętam dokładnie, jak to się odbyło, ale rzeczywiście te deski chyba dalej są na tej scenie, one zostały tylko odnowione i tak naprawdę pomalowane. Wydaje mi się, że dalej ta scena jest ta sama, tylko powiększona. Drzwi były drewniane, przez które bardzo, bardzo w zimę wiało, z tego co pamiętam, takie moje skojarzenie. I rzeczywiście, wracając do tego, wyjście było bezpośrednio na zewnątrz tej sali, tak, z sali widoczki. Czyli co, nie było recepcji? Nie, kiedyś nie było recepcji, kiedyś było tak naprawdę trzy pomieszczenia. No właśnie nie, centralnie pokój dyrektora. I tak naprawdę pokój dla instruktorów. I to był cały dom kultury jeszcze wtedy. I ja z... Nie, to już chyba Gopit nie był. To nie za moich czasów. Nie, ja już chyba dotarłem do domu kultury. Tak mi się wydaje. Więc ja tak naprawdę uświadczyłem naocznie tą metamorfozę przejścia tego z analogowego miksera tak naprawdę i w ogóle z analogowych rzeczy na cyfrowe, tak? Bo a wtedy dopiero zaczęły się tutaj jakieś inwestycje, wtedy zaczęły się zmiany. Pierwszy mikser, Soundcraft Spirit,
12 powiedział, jakoś, no, coś takiego. Totalny analog, nic się na tym praktycznie nie dało zrobić. Nie mów tego. No, mało się dało zrobić po prostu. To były chyba jakieś moje pierwsze obcowanie z tym. No i później wiadomo, no, lata mijały, następował rozwój. Miło było na to patrzeć. No, człowiek tak naprawdę cieszył się wtedy z każdej rzeczy, która tutaj była kupowana, z każdego dosłownie laptopa, aparatu, czegokolwiek, czego mógł doświadczyć nowego i się czegoś nauczyć też i skorzystać z tego rozwoju technologicznego. Wydaje mi się, że ciągle jeszcze mamy tutaj pole do rozwoju, jak najbardziej cały czas. No, teraz tak to wygląda, że non-stop trzeba inwestować w sprzęt. Inaczej tak naprawdę, no, wychodzi się trochę z obiegu i z użytku. Zawsze może być lepiej. Na tle innych ośrodków kultury, jak czasem bywa, to jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o sprzęt, zaplecze. Nazywam się Dorota Miśkiewicz i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam być częścią obchodów 50-lecia Centrum Kultury w Łomiankach. Dziękuję za piękne kwiaty i chciałabym złożyć życzenia Centrum Kultury, żeby było tutaj jak najwięcej wspaniałych, wartościowych wydarzeń kulturalnych, koncertów, teatrów, spotkań, żeby były różne warsztaty, żeby się działo i dla starszych, i dla młodszych, i żeby ludzie, którzy mieszkają w Łomiankach, chcieli się gromadzić właśnie tutaj, żeby to było miejsce spotkań. Myślę, że tak już jest i życzę, żeby tak trwało jeszcze kolejne 50, kolejne 50 i kolejne 50 lat. Do zobaczenia w takim razie za 50. Mamy trzeci dzień. Czy jesteśmy zmęczeni? Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy zachwyceni tym, co się działo przez ostatnie dwa dni. Co zapamiętamy z pierwszego dnia? Na pewno piosenkę finałową Andrzeja Rybińskiego i wszystkich wokalistów, którzy zaśpiewali Nie liczę godzin i lat. I my też nie liczymy godzin i lat, tylko pracujemy, pracujemy, pracujemy i bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo w tym wszystkim z nami. Od 50 lat i przez kolejne 50 i kolejne i kolejne. Wczorajszy koncert Doroty Miśkiewicz. Wspaniały, wspaniały. Dopisała publiczność łomiankowska, przyjechali zaprzyjaźnieni muzycy. I oprócz tego, że świętowaliśmy 50-lecie Centrum Kultury w Łomiankach, świętowaliśmy także urodziny Doroty Miśkiewicz. Jak się Państwo domyślacie, identyczne, analogiczne z naszymi. Więc było co świętować, było czym się cieszyć wspólnie, było jak wspólnie tańczyć i śpiewać. A dzisiaj już jest końcówka dnia, dzień familijny w zasadzie jest za nami. Dzieciaki mają wymalowane buźki, wszyscy chodzą radośni, najedzeni, zachwyceni tak naprawdę wszystkim tym, co zaproponowaliśmy przez całe trzy dni jubileuszu, ale przed nami jeszcze za chwilę nauka wspólna tańców latynoamerykańskich, ponieważ chcemy Państwa przygotować do potańcówki, która rozpocznie się już za pół godziny. Stop.
tego miejsca serdecznie dziękuję naszym partnerom i sponsorom za włączenie się w organizację i wsparcie naszego jubileuszu. I podziękowania kieruję do Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Łomianki, Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Związku Artystów i Wykonawców StoArt, Stowarzyszenia Autorów ZAX, Agencji Mienia Wojskowego Sinewia Spółka ZO, Venture Industries Spółka ZO, Fundacja Pomocy Rodzinie oraz Fundacja PGE. Dziękuję również partnerom Wirtualnego Teatru Historii Niepodległa, którego są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Niepodległa oraz Fundacja Koncept Kultura. Wielkie dzięki. Brakuje Ci motywacji do działania? Zapraszamy do Centrum Kultury w Łomiankach.